pielgrzym, pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej, idę 14 raz. No wiadomo, ma się pewne intencje. Bogu dziękować za wszystko, prosić o następne łaski dla siebie, dla rodziny, dla ojczyzny, dla kraju. Żeby sytuacja polepszyła się, bo jest naprawdę ciężko. I o to właśnie modlimy się, prosząc Boga za wstawiennicę Matki Bożej, żeby ta sytuacja się polepszyła dla rodzin, ale najważniejsze dla młodzieży, bo to jest to przyszłość narodu, naszej ojczyzny. Zapłać. Dziękuję bardzo. Ja Państwu pokażę tą młodzież, że tutaj tej młodzieży jest sporo. Teraz szykują się do drogi, mają jeszcze około 40 minut odpoczynku i będzie wymarsz do Chmielnika. I magister Zarzycki żegna się z Państwem.